Kalimera, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Dzień dobry, po krótkim śnie potrzebujemy trochę paliwa, więc jedziemy na stację. Dziś oddajemy pierwszy wypożyczony motocykl, a musi on mieć pełny bak. Chcieliśmy zatankować wczoraj, ale stacje benzynowe na Krecie są czynne do 21, czego się właśnie wczoraj wieczorem nauczyliśmy, więc mamy pobudkę. Jedziemy na stację zatankować brykę i wymienić motocykl. Zmiana planów, miał być szpan na czoperze, ale jednak rozsądek wygrywa i spodobał nam się V-Storm. Spoko jest bardzo Suzuki, także tylko przejeżdżamy po parking w hotelu, w zasadzie to jest obok Gortyna. A tutaj mamy z wypożyczalni sprzęt i jest ekstra, więc jednak nie zamieniamy. A teraz pędzimy na hotelowe śniadanko. Grecki przegląd śniadaniowy, dzień drugi. Znów mamy różności, nie wszystko było wczoraj, więc na przykład będziemy testować takie ciacho, które wygląda jakby było z kiełbaską. Nie mam pojęcia. To jest kiełbaska. Chyba tak, na słono. Tutaj chlebek oczywiście z oliwą. Ja teraz nową testuję, czosnkową ty masz, a ja mam rozmarynem, tak? Tak myślę. Goferki, tutaj jakiś taki pierożek, coś chyba na wytrawnie, fasolka, dużo warzyw, grzybków, pyszne ziemniaczki, jakieś kiełbaski, do tego soczek, kawka, u Rafała mniej więcej podobny przekrój i jemy, posilamy się na cały dzień. Wróciliśmy do hotelu, właśnie ogłosiliśmy otwarcie szkoły syren i trytonów w naszym mieście, wrzuciliśmy fotki, pierwsze filmy, a teraz kładziemy się na drzemkę, bo spaliśmy niecałe 3 godzinki. Po drzemce i pracy wychodzimy na zewnątrz, jest bardzo przyjemnie, cieplutko, ale mamy więcej ubrań, bo śmigamy na motor, znów będziemy wracać wieczorem. Istnieje prawdopodobieństwo, że znowu nie zdążymy na kolację, ale podejmiemy to ryzyko, bo chcemy zwiedzić stolicę. I do tego jeszcze, przepraszam, pałac Minosa, czyli tak. Będzie tam Minotaur straszył w Knossos i tam będzie w ogóle fajnie i to jest bardzo starożytne. Tak, z tym, że tydzień temu na tamtym terenie było trzęsienie ziemi, później jakieś wstrząsy w Turla. Także czekamy na dodatkowe atrakcje. Ale mamy dobrą stabilizację w GoPro. Trasa znowu mega trudna na pewno, ale po prostu
prostu tak niesamowita, Misiek, tak ci dziękuję, że to ogarniasz. Jak się jedzie? Ciężko. No, dużo zakrętasów, tak jak w górach na drodze, tylko jeszcze nie znam drogi i zakrętów. Aha. No i mogą być w każdym miejscu usuwiska, wszędzie są znaki. I ludzie wyprzedzają cię na ciągłej. Tak, na zakrętach. I bez kierunków. Tak, bywa różnie. A, widziałam kozę też, jedną bardzo blisko nam wyszła. I coś jeszcze? Ale nie wiem, już zapomniałam o wszystkim, na co. A, na wiatr właśnie, jest bardzo, bardzo silny wiatr, co na motocyklu też trochę utrudnia jazdę. Zaparkowaliśmy motocykl, no wjazd do stolicy, no to taka typowa kultura jazdy stolicy. Trudniej niż w Warszawie się jeździ. Jakby dwa pasy, to jechały trzy auta koło siebie, no. Tam jak komu pasowało, nie? Wszyscy się myślili, wszyscy się uśmiechali. Bez kierunku, tak jakoś. Jesteśmy w Knossos i właśnie idziemy obejrzeć Pałac Minosa. I tutaj był Minotaur, Król Minos. Jeszcze go nie widzieliśmy. Labirynt i tu w ogóle ta legenda Dedal. I tak Europa, wszyscy, nie wiem. Tu i legendy tutaj się tworzyły. Mieliśmy bilet łączony i możemy właśnie wejść tutaj w Knossos do pałacu i do muzeum w Heraklionie. No dobra. Idziemy. Zobaczmy, że ten Minos tu zbudował. Legendarny król. Czy my właśnie wyszliśmy do labiryntu? Tak, do labiryntu będzie tu jakiś minotaur może. Och. I będziemy musieli z nim walczyć. Ja się tego widzę. Wow. Okej. Okay. Czy jesteśmy przy jedynce? Po prostu? Chyba tak mi się wydaje, że tu idziemy i wokół pójdziemy. Jest labirynt faktycznie. Dobra. Zawiozłeś nas po takiej trasie, że w labiryntu też nas wyprowadzisz. Tu wyczytałem, drodzy Państwo, przewodniku, to nie jest moja wiedza genialna, tylko nabyta. Sir Arthur Evans, to jest gościu, dzięki któremu w ogóle jest ten odkryty Pałac Minoński i tak dalej, to wszystko. On wydał prawie całą swoją kasę na to, żeby tu robić wypokaliska. I dzięki niemu można to oglądać. Dziękujemy, dziękujemy. Pałac Knossos to największy pałac na Krecie. A to jest największy pałac na Krecie. Jestem minotaury. Pojawił się właśnie paw. A kto to puścił pawie? Na zabytkę. Jak śmiesznie. Idziemy, idziemy, idziemy. Co masz ciekawego do powiedzenia? Tu są ruiny. Takie. Tu jest Ada. Tu co ci się podoba? Ten głaz. Thank you.
trochę zrobię ci zdjęcie z innymi dybanami. Nie wiem, czy jest dbane. A, tu jest dbane, myślę, dobra. O nie, kciuk do góry, w tym zapomniałem. I drodzy państwo, to jest ten Minotaur legendarny. No, to jest symbol, tutaj to są niby rogi Minotaura, też wyczytałem w przewodniku. Historii, bo planując tę wycieczkę, my się dowiedzieliśmy 12 godzin przed lotem tutaj na Kretę, że tu w ogóle będziemy. Ja się zajęłam pakowaniem takimi technicznymi rzeczami, a Rafał planował wycieczki. No. I ja tak z historii... Ja ci opowiadam, zaufaj mi trochę, ja ci dobrą historię opowiadam. Zawsze na wyjazdach takie rzeczy opowiadasz. Nie bajdurze, mówię ci. Tego nie znalazł. Tutaj też mamy jakieś starożytne malowidło. Starożytne malowidło. Wcześniej mówiłam, że czuję się jak na lekcji historii, a teraz jak na wycieczce szkolnej. Tak. Stoi pani i gwizdża. Jakaś babka stoi. Nie wiemy dlaczego. I gwizdża na wszystkich. Tak? Nie pokazała, no właśnie. Nie. Że nie rogi Minotaura. Nie czajmy o co chodzi, pewnie nie doczytaliśmy czegoś. Tak. A inni. Nie wiem. O co chodzi. Ja też nie wiem. Trochę tak. Nie wiadomo o co chodzi. No, drodzy państwo, o nasze cienie, można pomachać. Fajny ten pałac. Teraz pani nas gwizdnie. Pewnie też to w Grecji oznacza coś głupiego. Tutaj ledwo widać, ale wam pokażę. Tak też jakieś wnętrze pomieszczenia wyglądało dawniej. No, no i tyle mam w sumie wam do powiedzenia. Nic więcej, bo nie wiem co powiedzieć. I drodzy państwo, wchodzimy do sali tronowej. I tutaj za chwilę waszym oczom ukaże się pokoik. Tak to wyglądało kilka tysięcy lat temu. Nie, tak to wygląda teraz. Tak to teraz też wygląda w sumie. Nic się, za dużo się nie zmieniło. Jest to sala tronowa. I tu jest replika tego tronu, tylko drewniana. Proszę bardzo, taki ładny tron. A tutaj prawdziwy. Gogle mi powiedziało, drodzy państwo, że ten gest rogów, który pokazałem przy tych Minotaurze i przy tych wazach, że pani nas gwizdała, to oznacza zdrajca, oszust i tak wszystko co najgorsze. A ten, jak ona za mnie zagwizdała, ja chciałem jej przeprosić, uspokoić, kciuk do góry i pokazałem, to oznacza tak jakbym wyciągnął jej fuck you, przeczytałem, albo ewentualnie seksualny. Także powodzenia. Dlatego może gwizdać, przestała na mnie gwizdać nawet. Po pierwszej wycieczce standardowo czas na pamiątki. Syrenki z Krety. A tu się zastanawiamy, co prawda są to magnesy, ale my zbieramy ozdoby choinkowe z różnych miast i miejsc. Nie jest to żaden szał i piękna pamiątka, ale skoro ale tak łatwo przewieźć, że robimy na choinkę coś, to szukamy. Dzwoneczki mamy najczęściej, ale kubeczki też są śliczne. Chcieliśmy jeszcze gdzieś wyskoczyć na kawkę, bo to też nie, wszystko się zamknęło razem z pałacem. Bo ja mam nawiązanie do mitu i legendy. Bo tutaj my też zgubiliśmy się w labiryncie, ale straganów z pamiątkami.
ciągnął nas. I były minotaury i to wiele. O tym też krążą legendy. Magnesy, przypinki. Jedna misja się nie powiodła, mieliśmy sobie wypić kawkę, bo już czujemy konkretny zjazd. A tutaj już wszystko jest zamknięte, więc śmigamy do Heraklion. Zdecydowanie tego potrzebowaliśmy, bo już tutaj się konflikt zaognił nieco, ale jest ratunek. Właśnie dostaliśmy kawkę. Frappę numer jeden, numer dwa. Butle wody, widoczek. Także też nadrobimy nawadnianie dzisiaj. I siedzimy sobie. Z widoczkiem na centrum Heraklionu. Tak. Pamiątki. Mam takie obserwacje, że w każdym sklepie z pamiątkami, no w zasadzie tak wszędzie jest, że są podobne rzeczy i w każdym słyszymy, z czego są poszczególne figurki, bo jest mnóstwo figurek Artemidy, Posejdona nawet, no mnóstwo najróżniejszych. Myślałam, że mnie wesprzesz, weź, bo ty głównie oglądałeś. Kto tam jeszcze był? Co to były za postacie? Są postacie zarówno mityczne, jak i postacie historyczne. Jest Leonidas. Jest Minotaur, czyli pomyśle, legendarny potwór. Jeszcze kawędzia. No są bogowie, są spartańscy. O, są koty! Trzy teraz są, siema. Cztery, pięć. Trochę, cześć! Ale sympatycznie. Dajmy im spokój. Dobra. To jest dan kotów. Chyba tak. A i w każdym sklepie z pamiątkami, jeden po drugim, słyszymy te są z tego, te są z tego, te są z tego materiału. I już doskonale wiemy, już potrafimy rozróżnić wszystko. To jest bankomat pan. Kreta nas wciąga na tyle, że te nasze wycieczki przedłużają się do granic doby i znów ominiemy kolację i obiad w hotelu. Także musimy coś znaleźć, upolować na miejscu. Nie ubolewamy jakoś bardzo, bo tutaj też na pewno będzie coś pysznego greckiego. Trudne wybory, już prawie się zdecydowaliśmy, ale teraz tak, suflaki z kurczaka czy ze świnki, bo tutaj mamy jeszcze pitę, to na pewno chcemy spróbować z grosem. Czuję, że tu jeszcze nas coś pochłonie. A te papryczki? Zatrzymaliśmy się w bardzo fajnej knajpce. Nawet szybko udało nam się zdecydować, co jeszcze chcemy spróbować w Grecji. Mamy tutaj piwko zero dla motocyklistów.
i widoczek na fontannę, taką charakterystyczną z lwami. Właśnie próbuję ją wyostrzyć. Szanowni Państwo, oto suflaki. Chicken suflaki, bo nie było pork suflaki, a tutaj deska różności greckich tradycyjnych, czyli te buciki greckie, jakieś zapiekane pomidory, kotleciki, ta zapiekanka taka grecka, tzatziki. Na pewno próbowaliśmy już tego wczoraj w innym miejscu, tutaj ale było bez tego serka takiego. Pita. Jest piękny. I tzatziki pierwsze nasze w Grecji. Znów pojawiła się woda, co oznacza, że już za chwilę dostaniemy kawkę. A dobra, tutaj? Ale nie wiem, co to jest. Jakiś deserek dostaliśmy do kawy. Smakuje jak? Połączenie sera z gąbką i miodem. Skąd wiesz, jak smakuje gąbka? Tak mi się wydaje. Konsystencja między zawartością jabłecznika a plastrem miodu. Czuję. Miodowe, nie? Miodzie, na pewno. I nie wiem, co jeszcze. Musimy zapytać, co to. Zapytaliśmy o nazwę, ale już nie pamiętam. Pamiętam, że na H i jest w tym, pani powiedziała, że jest dużo za dużo cukru. Ale to jest idealne połączenie naprawdę do takiej gorzkiej kawki. Halwas. Okej, zaraz wygooglujemy. Tutaj moja grecka podwójna kawka. Rafała, cappuccino? Kafe latte, tak. I znów dużo wody dostaliśmy. I znów potwierdzam na kolejnym stoliczku żel do dezynfekcji. Tak, taka ciekawostka z wczoraj jeszcze. Czuliśmy te różne smaki i to był migdał, to o co mi chodziło i nie wiedziałam, o co mi chodzi. Wygooglowaliśmy właśnie i halwas to jest po prostu hałwa, ale to jest ale to jest zupełnie inna hałwa niż znamy. I podobno tylko na Krecie jest popularna taka. Pomarańczowo-migdałowa. Mhm. Bardzo spoko, bardzo słodka. No i cóż, nagle zrobiła się 23, a przed nami jeszcze jakieś 2 godzinki jazdy motocyklem i to taka hardkorowa trasa, bo będzie już teraz górska. Całkiem ciemno, górskie drogi. No, ale tak, cóż. przygoda. Chcieliśmy zwierać stolicę, to mamy. Tak, ogólnie naprawdę mega super hiper czat. I staramy się wykorzystać ten czas, jak tutaj jesteśmy na maksa, bo tak naprawdę został nam jeden pełny dzień. I drugi dzień nie byliśmy na kolacji opłaconej z wycieczki. Bo korzystamy z uroku wyspy, a tutaj jednak są dosyć duże odległości między miejscowościami. Możemy ten... Gdzieś tam jest nasz motocykl, musimy go znaleźć. A chodźmy przy tej głównej ulicy i tam wejdziemy. Nieciekawej dzielnicy, przyznam szczerze. Tak, w sensie tam tak słabo oświetlone było i tak dalej, ale nie mogli stanąć już za bardzo. Znaczy wszędzie tutaj stoją, ale wszędzie nas okazał. A my się boimy, że nam coś by tu się zabrali, zablokowali albo co, nie wiadomo. I o! Przed pierwszą w nocy wróciliśmy do Skalety. No pod koniec trasy trochę wymarzliśmy, ale Rafał dał czadu, serio. To jest nasz punkt startowy i końcowy, hotel Gortyna, w którym nocujemy. Misiek, szacun, przeszacun. Oj, oj, oj. Kot. O Boże. Już jakiś czas jesteśmy w hotelu, niedługo kładziemy się spać, ale od dłuższego czasu próbujemy się dogrzać. Ja mam w ogóle dresy Rafała na sobie, na piżamę, na wszystko, bluzę założyłam jeszcze i nie możemy się dogrzać. Mocno nas wywiało.
Nie do końca byliśmy przygotowani na takie temperatury jednak, szczególnie na taki wiatr zimny. No a to jest nasza kołdra. W pokoju jest klima, ale tak żeby grzała, no to nie za bardzo jest taka opcja. Nie ma kaloryferów i jest zimna woda, więc próbowaliśmy się rozgrzać suszarką do włosów. Póki ten efekt działa, kładziemy się spać, jeszcze tylko muszę się ogarnąć zarówno włosy, jak i buzię, po prostu szczypie mnie cała skóra od słonej wody, wiatru i takich surowych warunków. Więc za chwileczkę musimy już o siebie troszeczkę bardziej zadbać i wskoczyć pod tę cieplutką kołderkę.